Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator i proszę Państwa, działamy. Zamówmy sobie... O, to cudo, ze dwa kartony. Zamówmy jeszcze lasagne, jeden karton. Zamówmy, proszę Państwa, czekajcie, do góry, mozzarellkę gdzieś, albo może czekajcie, jeszcze ser maniakela, o. Ostatnio mi Klaudia podesłała zdjęcie z normalnego, prawdziwego sklepu, gdzie ten podobny taki ser był. Wciul drogi, ale był. Także maniak. W realu jest odpowiednik, jakby co. No i dobra. Mozzarellka, mimolet. Chociaż naprawdę nadal pozostaje przy zdaniu, że jednak minolet był lepszy. No, pięknie się mi się kojarzy. Popsuliście mi zabawę. I marzenia. Żartuję. No dobrze. Tutaj to zamówione. Co to jest? Aha, to drugie z Prypeci to jeszcze trzeba zamówić, ale to gdzieś jest, bo jedno jest tutaj. A drugie było gdzie indziej. O, jest. Za dwa kartony tego badziewia zamówię. O, jest już 1000. Co tam jeszcze mogę zamówić? Co to jest? A, ostry sos. No to zapraszamy na półeczkę. Majonezy jak schodzą. Dobra. Zamówmy... Aha, to jeszcze coś mogę zamówić. Dobra, czekajcie. Sprawdźmy, co tu jeszcze. Ciasteczka mogę wyrzucić do końca. Ciucielki dla karamelki też mogę tam dołożyć. Czemu nie? Dobra. Na tym powinniśmy dać radę. I jeszcze... Aha, czekolady. No dobra, czekolady mogę. Czemu nie? Zaraz to ogarniemy. O! No dobrze, no niech będzie to jedno pudełko, jeden karton, bo tam sporo kasy poszło, natomiast rzecz jest tego typu, że my musimy zebrać kasę na rozwój. Ja myślę, proszę Państwa, że dobilibyśmy do 40 tysięcy dolarów na koncie i wtedy dopiero byśmy ten sklep rozbudowali, bo inaczej, no to może być problem, nie? Mimolet, wiesz co, uno momento, stój tu, otwórz ten sklep, o. Mam nadzieję, że się nie rzucą od razu na to, czego nie ma. W sumie to od razu to może wyłóżmy. Tak, profilaktycznie, to jest lasagne, to zaraz, to czego naprawdę nie ma. O, i już pan Mudzin przytelepał się, o, przyspieszony jest, to mu szybciej idzie. I od razu oczywiście widziałem cień, że do lodówki, tak? No a jak? No. Dobra. Teraz tak, co jest z tej... Czekajcie. Kuźwa. Ja z tego sprypeci nie zamówiłem? No bo się... A nie, zamówiłem, tylko już wyłożyłem. Dobra, lasagne teraz. Czyli tam wszystko jest. Oprócz tego, czego nie ma. Lasagne to tutaj dowalimy. Musraka też można było musrakę zamówić. Trzeba, proszę Państwa, teraz pomyśleć nad ustawieniem, właściwie ułożeniem tych rzeczy lodówkowych. Czyli wszelkiego rodzaju sery, te właśnie dania, mięso, o, tego typu rzeczy. Nie? Co to jest? A, mozzarellka. A mógłbym etykietkę zobaczyć? Chyba nie mógłbym? Poważnie? O! I jak chcesz, to potrafisz, no. To samo z serem maniakela. Dobra. Pizza się kończy. A czy ja nie miałem tu gdzieś pizzy? O, wydawało mi się... Że była. Dobra, widzę, że ziemniaki wyszły całkowicie. A
ale ziemniaków... Czekajcie, czekajcie, bo tu już trzeba... Tu już trzeba pokombinować, tak? Bo to mówiliśmy, że będziemy przekładać i ziemniaki będą gdzieś tutaj, tak? Więc proponuję... Proponuję zamówić może ze 3 kartony. Czy kapików ile mam? A tutaj co jest? Aha, tutaj są tabletki z jakiegoś dziwnego względu i jeszcze miejsce na sraj taśmę. Nie, tak to być nie może. Te cenówki stąd zabieram. One nie są do niczego nikomu potrzebne. A dlaczegoż to ja nie mogę... Co ty, kuźwa? Czemu nie mogę tego nigdzie postawić? Ty, hopie, oszalałeś? Dlaczego nie mogę postawić? A rzucić mogę? You can throw here. A gdzie mogę? Co ty pierdzielisz mi tu? Coś się stało. Na całe szczęście mogę wyciepać. Pusty karton. Dobrze. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, napoje są z tego co widzę. Chłopcy uwijają się jak mróweczki, więc dobrze. Kegi jeszcze mamy. Wybielacze się pokończyły. Dobra, dorzucę 4 wybielacze. Raz, dwa, trzy, cztery. Elegancko. Zobaczmy, jak stoimy z pozostałą chemią. Chwilę, bo ja zapomnę. Cztery kartony z ziemniokami. Te kawę mogę ze 2 kartony zamówić. Jeszcze tę drugą kawę. O tę. Dobra. No i nie jest źle. Czekamy, aż troszeczkę tam... Aha, tu papier toaletowy to też konkretnie zszedł. Co, czemu te soki tutaj są akurat? O co chodzi? Gdzie te pustaki mają problem? Z czym? Podobno nie mówi się z czym, tylko siusiamy, ale... nielimitowany sok? Naprawdę? Coś się znowu spierdoliło. Ty patrz, kurde, a on tu... A to są puste jakieś kartony. Ty, chłopie, co ty tu? Co tu się wydarzyło? No dobra. Czyli teraz tak, mamy, proszę państwa, 4 sraj taśmy, tak? 2 już, 2 kartony zostały. To teraz propozycja taka. Raz, dwa i raz, dwa. O. Poprzekładamy to. I ten jeden regał to już żeśmy zyskali, tak? Więc elegancko. I 2 kartony mogę zamówić. Sraj taśmy. Ziemniory. No to jeszcze musimy czekać, aż kurczak zejdzie. Nie wiem, czy chłopaki tam wzięli... No właśnie, bo żeby im tam miejsca nie zająć, nie? No oni biorą z którego tam chcą. Więc tak de facto ta zasada, że pierwsze weszło, pierwsze wyszło, to tak kurde, no oni sami do tego się nie stosują. No dobrze, to teraz kwestia związana z czokapikami. Ze względu na to, że my dzielimy teraz to wszystko, to może i czokapiki by warto było. Muszę ziemniaki zamówić. Słuchajcie, nie ma wyjścia. Ziemniaki trzeba zamówić. Dobra, mamy tak. O. Ziemniaki trzeba zamówić, bo przecież tam zabraknie zaraz. No i znowu nie weszło. O, część weszła, część nie. Tak samo z ziemniorami. Cały regał, kuźwa, przypisany dla ziemi. Aha, był przypisany? A nie, jest. Dalej. No i... Ej, chłop zrobił, kuźwa, tego moda, ale to tak zrobił, że zaraz go wywalę stąd, no. I tyle. Bo jak tak, to już wolę sam biegać, ale przynajmniej etykietki może będę widział.
Dobra, jeszcze jeden karton ziemniorów. I jeszcze jeden karton tego, wywielacza. Dobra, wódeczka widzę, że zaszła. A sześciopaki? No trochę tak słabo schodzą. O! Chipsy w końcu się ruszyły. Chyba, że chłopak wziął karton i po prostu nie odłożył, ale oni to biorą z... O, teraz odłożył. A czy twój kumpel ma drugi, powiedzmy? Czy jakieś kolorowe napoje mogę wcisnąć? To już dopiero po robocie, jak oni tam wszystko porobią, to wtedy. O, i już 21, patrz, kuźwa, ale to leci. Musimy domówić tego wybielacza. Raz, dwa, trzy, cztery. Natomiast i tak teraz tego nie zamówię. O, czekolady znowu zeszły. 20, prawie 6 tysięcy. Więc nie jest źle. Zobaczmy, chłopcy latają, nie latają. Nie, wszyscy tutaj na zebraniu. Podsumowanie. 63 klientów. 5128 dolarków. Bardzo ładnie. Tyle wydaliśmy na zatowarowanie. A rachunków nie popłaciliśmy. Fajnie. No to teraz zapłaćmy może. No, to już niecałe 25 tysięcy dolarków na koncie. To już nie fajnie. No i dobrze. Co tam jeszcze by trzeba było, co by się przydało, żeby zamówić? Co tutaj właściwie jest? Co by koło napojów, koło wody, koło soków, co by mogło stać? Jak myślicie? Może by tu zlokalizować olej, oliwę? Może też jaja? Mleko. No właśnie, mleko. To jest takie oczywiste. To proszę bardzo. Gdzieś tu jeszcze mleko bym miał? Chyba tak. O, no jest. I już mleko będzie miało swój własny regał. Elegancko to stąd wylatuje. Nie wiem jeszcze, gdzie to damy. Niech sobie tu stoi. Zdejmijmy cenówki. Czyli mleko. Dobra, ale mleko... Dobra, to będzie mleko, okej, w porządku, natomiast jeszcze w takim wypadku weźmiemy jogurty. To tutaj w takim razie ogarniemy sery. No już trudno. Niech i tak będzie. Nie, bo ja muszę mieć, słuchajcie, miejsce na to. Czyli sześć takich byśmy, bo sery też są małe. I teraz tak. To jest ser maniakelka, więc to bardzo ważny ser jest, więc to musi tutaj być. Będzie ser maniakela, mozzarella, parmezan, mimolet. No i bardzo dobrze. Dobra. Parmezano. A to jest co? A kawusia. Parmezano, a mimolet, no to trzeba będzie tam zamówić. Kawa cała wyszła. Ta czerwona oczywiście. Jeszcze dwa kartony spokojnie tu wlezą. To jest... A, jeszcze kawa. Dobra. No i druga. To ona niech sobie tutaj stoi. Bo na kawę jeszcze nie mam miejsca. Natomiast ser mimolet chyba trzeba... No tak, no oczywiście. Strasznie ostatnio schodzi ten ser, proszę państwa. Ciekawe, z czego to wynika. Jakiś taki mają boom na to.
No to dobrze. Proponuję, żeby dolne tam te półki, bo to już koniec sera będzie, to żeby na tuńczyka dać i na hummus, co by był w zapasie, nie? Teraz gdzie ten ser mimo lat? O, jest i on. Raz, dwa, trzy, cztery wezmę. Dodatkowo tuńczyk i dodatkowo hummus. Zamówmy. Teraz pytanie. To jest tuńczyk. No to dobrze. O, te się tam rzucił. A co ci tu... Aha, bo te wleciały, ale nie wszystkie widzę. Ja pierdziule, ty kuźwa, ja twoją mać. Dwa tuńczyki wlezą, spokojnie. No, widzicie? No jest miejsce, ale nie wpada. Nie wiem, raczej wątpię, że to przez zastawienie tutaj tego. Raczej w to nie uwierzę. I to jest serek mimolet, to mimolet idzie tu. Dobrze, jeszcze jeden mimolet. No i one już będą też miały swoje miejsce, postaramy się pamiętać i nie zapomnieć. Aczkolwiek jak to zawsze bywa z moją pamięcią, to wiadomo. Jeszcze jednego tuńczyka tutaj w gramole. To już sobie tam chłopaki będą dysponować tym. No i tutaj obok hummus. I to też z uwagi na ilość tego hummusu w kartonie, no to myślę, że na spokojnie wystarczy. Jak stoimy tutaj z tym białym? Dobra, mamy jeszcze. A jeszcze mimolet jest. No, no tak, no bo ja zamawiałem trochę więcej. No to pyk. Sześć takich wejdzie. Na pół półki. Więc można spokojnie tutaj dwa rodzaje trzymać. Kegi. Jeden keg został tutaj w kartonie, więc można byłoby, załóżmy, zamówić. Jeżeli mowa o sześciopakach, to w końcu mogę wgramolić? Mogę wgramolić tutaj. O, i w końcu nie zawala mi miejsca. Wódeczki można dwie zamówić do kompletu. Co by było? Pyk, pyk. Piwusia, lagerki dwa, a te blondyny tutaj to ile? No to jest ze dwa. Czemu nie? Od przybytku głowa nie boli. Dobra. Dalej, czekolady, bo tam widziałem, że zeszły. Jeszcze nie zrobiłem miejsca na słodyczki, ale myślę, że to się zmieni. Pudełko tych ciasteczek. Nie wiem, czy trzeba. Nie wejdzie mi. Ale te... Nie, też nie trzeba. Nie no, powiem tak. Jak na razie... Ło, zielona herbata jak ruszyła i zwykła. O, kuźwa, jak tu wymiotło. No, to powiem tak. Dawno tam nie zaglądałem. No, ale dobrze. No, to ogarnijmy tę zieloną herbatę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dodatkowo czarna herbata. Raz, dwa, trzy. Cukier, ale no dobrze, 14 sztuk to weźmy ze dwa kartony. Oleju nie ma wcale. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To zrobię ten manewr z ustaleniem, który regał będzie dla oleju i oliwy. Raz, dwa, trzy kartony oliwki. Jeden soli. Co tam jeszcze? Te płatki powinniśmy mieć. Jeszcze mógłbym, powiedzmy, mozzarellę ze dwa kartony, bo nie ma. Parmezanu ze dwa kartony. Tego mimolet jeszcze karton wezmę. I brązowy cukier, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak samo. I jak to spada z nieba. Się kurde, no naj... Że to się nie rozwali, nie?
Dobra, brązowy cukier trzeba uzupełnić. Postarajmy się uzupełnić to, czego po prostu nie ma. Aha, jeszcze to, ten na dole. No, ciągle zapominam, że tu jest półka dzielona na ten cukier, że brązowy dzieli to z tym drugim. No, jeszcze trzeba będzie tam zamówienie zrobić, ale ja tak sobie delikatnie będę zamawiał ze względu na fakt, że nie chcę znowu mieć takiego syfu, jak miałem, nie? No i będę musiał gdzieś na cukry znaleźć miejsce. To jest brązowy, to tego nie chcę. Herbata. To jest czarna. Czarną herbatkę gdzieś tutaj damy. No właśnie, kwestia cukru, każdego typu kawy, herbaty, to też trzeba gdzieś to na regałach pomieścić. Nie wiem jeszcze gdzie. Będziemy to wszystko sobie tutaj badać, gdzie można powrzucać i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jeszcze olej. Aś, to nie otworzę teraz tego sklepu. Na razie trzeba uzupełnić braki. Dobra, co tam jeszcze? Oliwa. Elegancko. To jest, aha, olej. Jeszcze mi się zmieści. To jest czarna herbatka, więc też wlezie. Zobaczmy. I chyba jeszcze powinno być jej trochę. To jest zielona dla odmiany. Jej jest więcej ze względu na fakt, że te pudełeczka są małe, ale wiecie co, albo mi się wydaje, nie wiem, to już wypowiedzcie się w komentarzach, albo tu jest coś pozmienianego w opakowaniu, bo jakoś tak inaczej trochę wygląda to opakowanie, nie? Tak mi się wydaje, że chyba inaczej wyglądało, a inaczej wygląda. No oczywiście, wódeczka nie weszła, więc trzeba ją wepchnąć tutaj na chama. To jest brązowy cukier, to piwusio idzie, no tak, część weszło, część nie weszło, to jest strasznie to dziwne, o co chodzi, co może być powodem takiego stanu rzeczy? Czasami takie intrygujące rzeczy tutaj się dzieją. Cukier to później, bo będziemy musieli ustalić, gdzie go będziemy dawać. Tu powinien, aha, pire nie ma. Dobra, to jest biały cukier, to... Aha, to brązowy. Ogrupuję to przynajmniej. Żeby wiedzieć, co gdzie. Czarna herbata to na półkę. I powiem wam, że... I powiem wam, że gdyby nie to, że... ja naprawdę potrzebuję bardzo dużo miejsca w magazynie i że ten magazyn jest stosunkowo malutki... To ja bym ten komputer tam przeniósł rzeczywiście i stamtąd bym dokonywał zamówień. No już prosto na regały. Oczywiście po ogarnięciu najpierw wszystkiego, bo tak de facto, no to my niewielką rzecz tego, no niewielką część tego towaru mamy w magazynach, nie? Na regałach. Znakomita większość to nie. To gdzieś się tu wala. No, ale to wszystko w swoim czasie. To już mi nie wejdzie. Ale mogę wyłożyć oczywiście i postawić karton tutaj na uboczu. Niech czeka na swoją kolejkę. Co to jest? A, to jeszcze zielona herbata. Dobra, to niech sobie tu stoi na razie. Ja to później wezmę i ogarnę. To jest jeszcze olej. Czy olej mi wejdzie? Wejdzie. Jeszcze jeden karton wejdzie i chyba jeszcze jeden jest. Oliwy już nie będę dawał, bo na pewno nie wejdzie, natomiast będzie mi potrzebna. Czyli tak, to mi jest potrzebne, olej
to tu również. Aha, i sól. A to sól na spokojnie. No i dobra. No dobrze, proszę państwa. Będziemy starali się kolejne rzeczy jakoś tam poustalać. Przed nami w tej chwili będzie ustalanie kaw, herbat, cukrów i tego typu rzeczy, żeby to miało już swoje miejsce. Natomiast ja państwu serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.